Dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej sesji. Otwieram 25. sesję Rady Powiatu w Radomiu. Witam Państwa radnych, witam starostę, zarząd powiatu radomskiego, witam wszystkich mieszkańców powiatu radomskiego na 25. nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Radomiu. Dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek zarządu powiatu. Wniosek wpłynął do mnie 4 grudnia bieżącego roku. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 7 o samorządzie powiatowym miałem obowiązek zwołać sesję w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Dlatego na dzisiaj zwołałem sesję Rady Powiatu Radomskiego w trybie nadzwyczajnym. Ze względów bezpieczeństwa sesja odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Nagranie obrad jest udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. Porządek dzisiejszej sesji przewiduje. Teraz od godziny 8.25 do 8.40 przewiduje w punkcie pierwszym głosowanie korespondencyjne nad przyjęciem porządku obrad. W punkcie 2 przyjęcie protokołu poprzedniej 24. sesji Rady Powiatu w Radomiu. W punkcie 3 podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. W tej uchwale będą przyjęte środki, które otrzymaliśmy z rezerwy celowej dla Szpitala Powiatowego w Pionkach, jak również dla Powiatowego Urzędu Pracy. Są to środki około 1 000 000 zł. Następnie w punkcie 4 w godzinach od 8.25 do godziny 11 nastąpi odbiór materiałów od radnych i dostarczenie ich do przewodniczącego rady. Punkt 5 to stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie 6 w godzinach od godziny 11 do 11.30 nastąpi ustalenie wyników głosowania. Około godziny 11.30 zostaną przedstawione wyniki głosowania. Punkt 8 to informacja starosty radomskiego o pracy zarządu między sesjami Rady Powiatu. W punkcie 9 wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok, który jest przedmiotem dzisiejszej sesji oraz karty do głosowania otrzymali Państwo radni wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Informuję Państwa, że projekt uchwały był omawiany przez wszystkie komisje, przez Komisję Budżetu i Finansów w dniu wczorajszym. Opinia komisji jest pozytywna. Bardzo proszę, żeby każdy z Państwa radnych oddał głos na kartach, które otrzymał. Aby głos był ważny, karty należy podpisać. Głosujemy od godziny 8.25. W godzinach od 8.40 karty z przeprowadzonych głosowań będą od Państwa radnych odbierane przez kierowców Starostwa Powiatowego, którzy mają do tego upoważnienie. Zatem przystępujemy do głosowania. Do godziny 11.30 ogłaszam przerwę w transmisji 25. sesji Rady Powiatu w Radomiu. Dziękuję. Wznawiam obrady 25. sesji Rady Powiatu w Radomiu. Przypominam, że dzisiejsza sesja odbywa się w trybie korespondencyjnym. Informuję, że w dzisiejszej sesji wzięło udział 25 radnych na ogólną liczbę 27 radnych. Stwierdzam prawomocność obrad. Karty do głosowania zostały mi dostarczone. Wszystkie głosy zostały policzone. Przedstawię teraz wyniki głosowania. Informuję, że w głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad 25. sesji Rady Powiatu w Radomiu wzięło udział 25 radnych, 25 głosowało za. Stwierdzam, że porządek 25. sesji Rady został przyjęty. W głosowaniu nad przyjęciem protokołu poprzedniej 24. sesji Rady Powiatu w Radomiu wzięło udział 25 radnych, 25 radnych głosowało za. Protokół został przyjęty jednomyślnie. W głosowaniu nad podjęciem uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok wzięło udział
25 radnych głosowało za podjęciem tej uchwały. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Przypomnę tylko jeszcze, że uchwała dotyczyła wprowadzenia do budżetu środków, które otrzymaliśmy z rezerwy ministra finansów na potrzeby szpitala w Pionkach i Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Jest to kwota w sumie około 1 000 000 zł. Informuję, że inne imienne protokoły z przeprowadzonych dzisiaj głosowań niezwłocznie zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Przystępujemy zatem do realizacji 8 punktu porządku obrad: informacja starosty o pracy zarządu między sesjami Rady Powiatu. Szanowni Państwo, wszyscy otrzymaliście informację starosty w formie pisemnej. Przystępujemy do realizacji 9 punktu porządku obrad: wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych. Informuję, że nie wpłynęły żadne zapytania, interpelacje. Szanowni Państwo, kolejną sesję planujemy na 28 grudnia. Będzie to sesja budżetowa. Również tą sesję planujemy w trybie korespondencyjnym. Ja mam nadzieję, że to będzie już ostatnia sesja w trybie korespondencyjnym. Przypomnę tylko, że nad budżetem pracowały wszystkie komisje. Wszystkie komisje ten budżet zaopiniowały jednomyślnie, pozytywnie. Ten budżet na rok 2021 jest budżetem inwestycyjnym. Około 30% budżetu będzie przeznaczone na inwestycje. Jest to budżet, jeśli mówimy o na przełomie 20 lat, chyba najlepszy, najwyższy budżet w historii. Drugi rok z kolei budżet nasz powiatu radomskiego jest to około 200 milionów złotych, z czego na 2021 rok przeznaczyć planujemy 53 miliony plus, jeśli otrzymamy kolejne środki na inwestycje. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu z okazji zbliżających się świąt złożyć życzenia. Pozwólcie Państwo, że przejdę do mównicy. Wysoka Rado, Panie Starosto, Szanowni Państwo, wszyscy mieszkańcy powiatu radomskiego, pracownicy starostwa powiatowego oraz podległych jednostek starostwu powiatowemu. Wraz z nadchodzącymi świętami Narodzenia Pańskiego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia. Życzenia Bożej radości, miłości, a przede wszystkim zdrowia w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. W małym świętym dzieciątku Bóg daje nam zbawienie. Niech gwiazda betlejemska zwiastuje w waszych sercach na nowo tą dobrą nowinę. Wierzę, że nowonarodzone dzieciątko pobłogosławi wszystkim wam, waszym bliskim, waszym rodzinom, przyjaciołom w nowym, nadchodzącym 2021 roku. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim radnym za dotychczasową naszą w tej kadencji 2-letnią pracę. Chciałbym dziękować panu staroście, zarządowi powiatu za waszą aktywność, za waszą pracę i życzyć panu staroście, zarządowi powiatu i nam wszystkim radnym tego, abyśmy czerpali siłę do pracy, aby to dzieciątko, które narodzi się z tej stajni betlejemskiej, przyniosło pokój, miłość, nadzieję, radość. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta wszystkim mieszkańcom powiatu radomskiego życzę. Ten rok, tak jak powiedziałem, jest bardzo trudnym rokiem. Dla nas wszystkich wiele z Państwa straciło bliskich,
składamy wyrazy współczucia rodzinom, ale również wkraczamy, będziemy wkraczać w 2021 rok z nadzieją, że ten rok będzie lepszy, że przezwyciężymy wszystkie trudności. Jeszcze raz wszystkich Państwa zachęcam, apeluję do przestrzegania reżimów sanitarnych, do tego, żebyśmy byli ostrożni, żebyśmy dbali o drugiego człowieka, żebyśmy nie podchodzili egoistycznie. Szanujmy siebie nawzajem, bądźmy dla siebie życzliwymi, cierpliwymi. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego życzę Państwu na święta Bożego Narodzenia i nadchodzący przyszły rok. Dziękuję bardzo. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 25. sesję Rady Powiatu w Radomiu. Dziękuję bardzo.